Zabij go, Bruno! Niech będzie nasz! Bruno? Co ty wyprawiasz? O nie! Proszę! Bruno! I hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie na kanale, z tej strony Makler Games, a ja was witam bardzo serdecznie w dzisiejszym piątkowym update video. A dzisiaj mamy trochę bardzo ciekawych informacji na temat Dataminder, czyli jeden koleś Josh Wool, o imieniu Josh Wool, na Twitterze śledźcie go, link w opisie. Jeden koleś, którym jest Dataminder, czyli jest kolesiem, który grzebie ostro w plikach gry Call of Duty Black Ops 4 na PC-cie, wygrzebał bardzo kilka ciekawych informacji i dzisiaj te wszystkie informacje pokoverujemy, a raczej zdjęcia, ponieważ informacji za dużo może nie będzie, ale zdjęć możemy wyjąć duże informacje tak naprawdę na temat nowych game modów, skinów, postaci oraz innych różnych ciekawych rzeczy. Także zaczynamy z filmem, ale oczywiście standardowo, zanim zaczniemy, przechodzę szybko do pozdrowień. Jedna osoba wczoraj zasubskrybowała kanał, bardzo ci dziękuję, jesteś 180 subskrybentem, dziękuję ci Piła za serdeczne tutaj, serdecznie cię pozdrawiam, dziękuję ci bardzo za subskrypcję i przechodzimy już do filmu od razu. Tak jest, wiem, ostatnio za dużo gadam o nowych trybach gry Black Ops 4, ale tak czy inaczej mamy tutaj oficjalne zdjęcie właśnie trybu Infected i jak zresztą widzicie, będziemy mieli skina zombiaka w multiplayerze raz z nożem Bowie i zresztą to tak jak już było w poprzednim Call of Duty. W poprzednim Call of Duty było tak właśnie, że zombiak biegał z toporkiem, tutaj będziemy zombiakiem biegali, który ma oczywiście nóż, więc to jest bardzo ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądało i jak już mówiłem w moim poprzednim filmie, Infected prawdopodobnie 9 kwietnia we wtorek. Kolejne zdjęcia wyjęte prosto z gry, mamy jak widzicie no nic interesującego, jakaś tam paczka i bronie, amunicja, ale jak spojrzycie na kolejne zdjęcie naprawdę mamy tutaj bardzo ciekawe paczki 5, 10, 20, 15, 20, a to oznacza o wiele, wiele więcej mikropłatności i to jest bardzo źle, bardzo źle. Kolejne zdjęcie jak widzicie też jakieś kupę skinów, oczywiście te skiny są stare, ale to oznacza, że te wszystkie skiny były w paczkach, dzięki temu byście mogli je zdobyć, więc no naprawdę to wszystkie informacje to oczywiście jest od Joshkula. Josh Cool, naprawdę ten gość jest dobry, wszystkie pliki czy zdjęcia różne z Black Ops 4, tych informacji ogólnie nie powinniśmy widzieć, a wiemy, no bo wiadomo, gość jest bardzo dobry i bardzo serdecznie pozdrawiam. Mamy kolejne zdjęcie, jak widzicie, to jest śmieszne, bo ponieważ to jest Crash, ma tutaj specyficzny strój i ogólnie ma Bowie Knife'a w ręku, to jest bardzo ciekawe, ponieważ w multiplayerze nie mamy Bowie Knife'a, mamy tylko w Blackoutie oraz w zębiakach, a tutaj jak widzicie, Crash trzyma Bowie Knife'a normalnie w multiplayerze, to jest mapa z multiplayera, jak zresztą widać z tyłu i to jest bardzo ciekawe, ponieważ jakby my już mamy Combat Knife, który zabija na hita, co tak naprawdę by robił Bowie Knife, prawda? No mamy nawet ten młot, który zabija na hita. No ja nie wiem, co by robił ten Bowie Knife tak naprawdę w multiplayerze. Może to jest zdjęcie, które Treyarch po prostu zrobił tak, o, fanmade i tyle i tak naprawdę to nic ma nic z tym wspólnego, ale z drugiej strony może coś się w tym jest, może Bowie Knife powróci, a raczej pierwszy raz będzie chyba w multiplayerze Bowie Knife, prawda? Bo Bowie Knife to był zazwyczaj nóż jakby implementowany w zombiakach tylko, nie? To był nóż, który był tylko w trybie zombie, zawsze w Black Opsie, w całej Black Opsie 1, 2, 3, a teraz w 4 multiplayer, nie piszcie, co o tym myślicie. A teraz informacja dla wszystkich fanów zombie, jak widzicie z plików gry też wynaleziono kilka bardzo fajnych face paintów. Ktokolwiek kto jest zainteresowany tym, proszę bardzo, tu one są na wszystkich postaciach z nowej fabuły oraz ze starej fabuły, czyli Chaos Storyline oraz Ifa Storyline. No i to chyba na tyle, no, zwykłe jakieś takie fajne face painty, kto co lubi. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem, czasem mam bekę, jak sobie nałożę na twarz taką, chociaż czasem po prostu to taką jakby ujmuję całej powagi w grze, szczególnie w koopie, więc no w solo ich tak naprawdę nie widzisz, więc one są takie bezużyteczne. Tak czy inaczej, no pokazuję wszystkie najnowsze informacje, więc tutaj to zostało znalezione w plikach gry. Kolejną ogromną informacją, która już oczywiście była w poprzednim filmie, jakby trochę nic nowego, ale z drugiej strony mamy dużo, nie wiem czy pamiętacie, ale mówię o nowej mapie, która dochodzi Arsenal. Arsenal ogólnie już jest w grze, ale to będzie Arsenal z pogodą Sandstorm, czyli jak widzicie tu mamy pierwszy screenshot z plików gry, a raczej to jest loading screen, tylko to jest akurat zdjęcie wziętego z loading screena, gdy mapa się wam ładuje. To właśnie to jest ten cały Sandstorm i to będzie crazy, jak widzicie będzie taki vibe pustynny cały, wiadomo, będzie wszystko zakurzone i tak dalej, to będzie bardzo fajny vibe.
nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo wielkim fanem takich zmian ogólnie w mapach, jak na przykład mieliśmy poprzednio w Kontraband deszczową porę, czy Kontraband właśnie mieliśmy w Huragan, teraz będziemy mieli taki Sandstorm, więc bardzo, bardzo ciekawe vibe'y odczuwam, naprawdę mi się przyjemnie na takich mapach zmiennych pogodach gra, nie wiem, dużo zauważyłem hejterów, jak już mówiłem w moim poprzednim filmie, dużo ludzi tego nie lubi, ja osobiście lubię takie zmiany. I ostatnio w sumie zdjęcie wyjęte prosto z plików gry, oczywiście tutaj edytowałem, z lewej strony macie Misty, która oczywiście jest z Black Opsa 4 jako jaka nowa postać do Blackouta i właśnie będziemy już się niedługo jej spodziewali, ponieważ dostajemy jeden rozkaz specjalny, którym jest Crash. I wczoraj o tym stroju mówiłem, a tu mam kolejną postać właśnie, która będzie ostatnią w tej operacji, czyli pani Misty z Black Opsa 2, oczywiście z Black Opsa 2 macie z prawej strony wersję, naprawdę tutaj macie RIP OG Misty, ponieważ no niestety ją znerfili, dużo mieliśmy spekulacji na temat, całe community Black Opsa 4 jakby spekulowało na temat jej biustu, że został pomniejszony i tak dalej, więc... Ja nie wiem o co o tym wszystkim myśleć, tak czy inaczej to jest tylko cosmetic only, więc jakby to jest postać, kolejny skin, który do kolekcji oczywiście będziesz mógł używać jako postać w Blackoucie, więc jest nic wielkiego, ale no będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na Misty, ponieważ na pewno wyjdzie w tym miesiącu do końca kolejnej operacji. Prawdopodobnie jak wyjdzie Crash strój, czyli Getaway, którym pokazywałem w poprzednim odcinku, dostaniemy prawdopodobnie Misty postać do kupienia, pewnie za jakieś ponad 1000 codpointsów. Tak czy inaczej, ja będę spadał, mam nadzieję, że Ci się podobał, jeśli się podobał, zostaw lajka, jeśli oczywiście Ci się nie podobał, zostaw dislajka, napisz czemu w komentarzach oraz subskrybuj kanał, jeśli chcesz być na bieżąco, chcesz dołączyć tutaj do składu maklera i otrzymywać najnowsze informacje w świecie Call of Duty oraz generalnie skupiając się na Black Opsie 4. Więc link w opisie, jeśli chcesz śledzić mnie na Twitterze, tam otrzymujesz najnowsze informacje związane z Call of Duty oraz ogólnie kiedy jakiś nowy film, kiedy jakiś nowy livestream i tak dalej, i tak dalej. Ja będę spadał, nie zabieram Ci więcej czasu, miłego piątku i makler out.